Cześć. Lecimy dalej z rankingiem sojuszy. Miałem dzisiaj robić 8 czy 9 zakładkę tutaj w rankingu. I tak sobie przeglądam. A tu nagle patrzę, że Blacki skoczyły na 38 pozycję. Albo wskoczyli, albo ich ominąłem. Nie wiem do końca. No ale widzę ich tutaj, to mówmy. Ten sojusz. Liderem Ciuku, oficerem Zoltar. W sumie 5 oficerów, jeden lider. To widać, że ma kto pomagać liderowi w zarządzaniu sojuszem. Zobaczmy, jak tam ze sparingami. Mamy wygrane. Dużo, bardzo dużo rozegranych sparingów. Jeden z tych sojuszy, którzy dużo grali, dużo grają. Raz wygrywają, raz przegrywają. Ale wojowniczy sojusz. Jeszcze raz, 19 członków, założony 4 listopada 2016 roku, wygrali 23 sparingi, przegrali 20. No i tyle. Przeskoczmy teraz na tą 8 czy 9 zakładkę. Na 74 miejscu mamy batalion weteranów. 18 członków. Szefem jest Olaf. Dwóch oficerów. 3 rozegrane sparingi. Z tytanami wygrany. Szybki sojusz i nowogrodzkie koksy. 3 maja 2018. Założony 18 członków. W następnej kolejności na 75 miejscu samodzielna brygada federacji. 14 członków. Szefem, liderem jest Kaiser 126. Oficerem Losif. Sparingi. Rzeczpospolita, Nowogrodzkie, Akademia Unii Słowiańskiej, Octp. I na 78 miejscu Korpus Ochrony Progranicza, samodzielna grupa operacyjna NAREW. 15 członków, założony 9 września 2016. 4 wygrane sparingi, 3 przegrane. Liderem jest Falcon 79, 3 oficerów. I też parę rozegranych sparingów z Blackami wygrane, z weteranami wygrane, karny Legion Obrony Narodowej wygrany, no i przegrane z Bumiakami, Ubalami i Suwakami. No i tyle.